Wężownica, idealna roślina dla leniwych, zapracowanych, dużo podróżujących, czy tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami domowymi. Możemy ją postawić w każdym zakamarku naszego domu i powinna rosnąć całkiem nieźle. Niestety roślina ta należy do tych roślin, które rosną raczej wolno, ale w tym filmie powiem Ci, jak o nią dbać, żeby rosła pięknie, zdrowo i szybko. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Miłego oglądania! Sansevieria jest to rodzaj roślin, do którego zaliczamy około 70 różnych gatunków, które możemy spotkać w przeróżnych odmianach. Całkiem niedawno rodzaj Sansevierii zaczęto określać rodzajem draceny. Na sklepowych półkach dalej widnieje pod nazwą Sansevieria, czyli wężownica, potocznie nazywany językiem teściowej. Wskazówki przedstawione w tym filmie odnośnie Sansevierii dotyczy wszystkich gatunków i odmian tej rośliny. Rośliny te są sukulentami, czyli magazynują wodę w swoich tkankach. To powinno nam bardzo dużo podpowiedzieć, jak powinniśmy dbać o te rośliny. Sansevierię powinniśmy uprawiać w podłożu przepuszczalnym dla wody, takim podłożu, które nie magazynuje za dużo wilgoci i w miarę szybko przesycha. Idealnie tutaj się sprawdzi podłoże dla kaktusów, czy na przykład włókna kokosowe, w których bardzo często możemy zakupić tę roślinę. Podlewajmy ją wodą miękką, przefiltrowaną. Twarda woda może powodować zasychanie końcówek liści. Podlewamy je wtedy, kiedy podłoże, ziemia w doniczce zupełnie przeschnie. By roślina rosła szybko, bardzo ważna jest regularność w podlewaniu. Nie możemy rośliny pozostawić na dłuższy czas z przesuszonym podłożem. Wężownice zwykle podlewamy co 2 tygodnie, co 12-14 dni. To wszystko zależy, w jakim tempie w Twoim mieszkaniu przesycha podłoże, więc zanim ją podlejesz, to sprawdź, czy w głębi doniczki ziemia jest sucha. Możesz to sprawdzić za pomocą drewnianego patyczka. Wystarczy go wbić, pozostawić na 5-10 minut. Po wyciągnięciu zauważysz, czy patyczek jest mokry i oblepiony ziemią. Jeżeli tak, to podlewanie przesuwamy o kilka dni. Ziemia w glinianych doniczkach przesycha znacznie szybciej niż w plastikowych. Sansevieria uprawiana w glinianej doniczce, postawiona w łazience, będzie przesychała znacznie wolniej niż ta w glinianej doniczce postawiona na przykład w kuchni. Zawsze sprawdzaj wilgotność podłoża, zanim podlejesz roślinę. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem do szybkiego wzrostu tej rośliny jest uprawa ich w za małych doniczkach. Rośliny te wolą, kiedy mają splątane korzenie, mają ciasno w doniczce, niż totalny luz. Gdy sansevierię posadzimy w dużej doniczce, gdzie będzie miała dużo miejsca, to skupi się bardziej na rozroście korzeni, a nie puszczaniu nowych liści czy młodych sadzonek. Przesadzamy je wtedy, kiedy roślina niemalże rozsadza doniczkę. Widzimy na bokach plastikowej doniczki liczne zgrubienia odpuszczanych nowych pędów. Przesadzamy je co kilka lat, a przesadzamy je wtedy, kiedy zauważymy, że po wyciągnięciu rośliny z doniczki korzenie są mocno przerośnięte. Gdy rośliny podlewamy, co drugie, trzecie podlewanie warto roślinę dokarmić nawozem płynnym, nawozem uniwersalnym według wskazówek podanych na opakowaniu. Rośliny nawozimy od wiosny do jesieni. Zimą ograniczamy dokarmianie i wykonujemy je co czwarte podlewanie połową zalecanej dawki. Tak naprawdę rośliny nie musimy zbytnio nawozić. Sansevieria, by rosła szybko, wymaga stabilnych warunków, takich samych, dlatego bardzo istotne jest systematyczne podlewanie, regularne podlewanie, nie przelewanie ich ani nie przesuszanie. Powinniśmy ją również postawić w dobrym dla niej miejscu, a najlepszym miejscem, by rosła szybko, jest miejsce widne, jasne, o rozproszonym świetle. Czasami bywa tak, że liście więdną i mogą więdnąć od nadmiaru słońca, zbyt jasnego, palącego słońca i liście wtedy robią się pomarszczone, podłoże bardzo szybko przesycha, a roślina przeżywa wtedy stres. Wystarczy ją na 3-4 tygodnie przestawić w ciemniejsze miejsce i obserwować, czy jej się poprawia. Opadające, więdnące praktycznie wszystkie liście mogą świadczyć o złym podlewaniu, nadmiernym podlewaniu. Gdy roślinę podlewamy za dużo, za często, to podstawa liści bardzo często gnije, robi się miękka i przez to liście zaczynają opadać. Bywają przypadki, że więdną opadają pojedyncze liście i wtedy roślina nam mówi, że brakuje jej światła. Wystarczy ją przestawić w widniejsze miejsce o rozproszonym świetle i obserwować. Taka obserwacja może trwać kilka tygodni, 3-4 tygodnie. Roślinie powinno się poprawić, a liście powinny się podnieść. Czasami bywa tak, że liście sansevierii żółkną. Na ten temat nagrałam film, podlinkuję Ci go w opisie pod tym filmem. I
podlinkuję Ci również 3 sposoby na rozmnażanie sansewierii. I teraz dorzucę kilka słów na temat rozmnażania. Jeżeli należysz do osób zapominalskich, to najlepiej je rozmnażać bezpośrednio w podłożu, które podlewamy co 4-5 dni. Nie możemy dopuścić do całkowitego przeschnięcia podłoża. Natomiast rozmnażając sansewierię w wodzie, musimy pamiętać o regularnej jej wymianie, żeby nam sadzonki nie gniły. Jeżeli Twoja wężownica rośnie wolno i chcesz przyspieszyć jej wzrost, to przestaw ją w widniejsze miejsce. Podlewaj regularnie wtedy, kiedy ziemia dobrze przeschnie, zostaw ją w małej doniczce. Nie przesadzaj, nie rozdzielaj. Pamiętaj również o tym, by czyścić jej liście za pomocą wody z dodatkiem kilku kropel cytryny. Nie używaj żadnych nabłyszczaczy. Ważne jest to, by roślina była czysta, by nie tworzył się filtr na liściach, który blokuje dostęp światła do rośliny, co wpływa na spowolniony wzrost sansewierii. Mam nadzieję, że ten film był przydatny. Niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Miłego dnia Ci życzę. Pozdrawiam.